Cześć! W tym filmie pokażemy Ci, jak w prosty sposób podłączyć klimatyzator typu Split marek AUX i SEVRA do sieci elektrycznej oraz skomunikować jednostki między sobą. Aby to zrobić, należy pamiętać o posiadaniu odpowiednich uprawnień elektrycznych. Do podłączenia będziemy potrzebowali śrubokręt krzyżakowy typu Philips, obcinaczki do przewodów lub opcjonalnie ściągacz do izolacji, końcówki zaciskane oraz zaciskarkę, a także przewody o przekrojach zalecanych przez producenta dla montowanego urządzenia. W przypadku montażu urządzenia o mocy do 3,5 kW istnieje możliwość wpięcia go bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Do tego będziemy potrzebowali wtyczki. Natomiast urządzenia o większej mocy podpinamy bezpośrednio do rozdzielni za pomocą bezpiecznika o odpowiedniej mocy zgodnie z zaleceniami producenta. Uwaga! Podczas podłączenia przewodów zasilających upewnij się, że nie są one podpięte do sieci. Przewody powinny zostać odpowiednio przygotowane za pomocą zaciskanych końcówek. Tak wyglądają gotowe przewody. Jednostkę możemy podłączyć do sieci elektrycznej na dwa sposoby. Podpinając zasilanie do jednostki wewnętrznej lub do jednostki zewnętrznej. Aby podłączyć urządzenie do sieci za pomocą jednostki wewnętrznej, w pierwszej kolejności należy podnieść przedni panel, następnie odkręcić osłonę chroniącą płytę główną oraz plastikowy element zabezpieczający przewody. Kabel zasilający oraz kabel komunikacyjny przeciągamy od tyłu jednostki w taki sposób, aby ich końce znajdowały się pod terminalem przyłączeniowym z przodu urządzenia. Następnie przystępujemy do podłączenia przewodów. Kabel zasilający podłączamy do zacisków L, N oraz uziemienia. Kabel komunikacyjny wpinamy w tym przypadku 4 żyły do zacisków L0, N, S oraz uziemienia. Na tym etapie zaleca się wykonanie zdjęcia podłączeń na terminalu w celu późniejszej weryfikacji poprawności podczas podłączania przewodów do jednostki zewnętrznej. Po zakończeniu tych czynności montujemy ponownie osłonę płyty głównej i przechodzimy do jednostki zewnętrznej. Po zdjęciu bocznego panelu ochronnego jednostki zewnętrznej podłączamy drugi koniec przewodu komunikacyjnego. 4 żyły należy podłączyć zgodnie z konfiguracją zastosowaną w jednostce wewnętrznej. W naszym przypadku to kolor szary do L0, niebieski do N, czarny do S oraz zielony do uziemienia. Prawidłowa kolejność podpięcia przewodów jest kluczowa. Należy upewnić się, że odpowiadają one konfiguracji przedstawionej na filmie instruktażowym. Jeżeli zasilanie ma być doprowadzone bezpośrednio do jednostki zewnętrznej, należy najpierw podłączyć kabel zasilający oraz kabel komunikacyjny do terminala w tej jednostce. Kabel zasilający podłączamy do zacisków L, N oraz uziemienie. Kabel komunikacyjny, w tym wypadku 5-żyłowy, podłączamy kolejno do zacisków L, L0, N, S oraz uziemienia. Następnie wszystkie 5 żył kabla komunikacyjnego należy podłączyć także w jednostce wewnętrznej, zachowując identyczne oznaczenie kolorystyczne zgodnie z pokazanym materiałem wideo. W ten sposób udało się podłączyć klimatyzator do sieci elektrycznej i poprawnie skomunikować jednostki. Jeśli jesteś zainteresowany poradnikami z montażu i serwisu klimatyzacji i pomp ciepła, zasubskrybuj nasz kanał.